książki, książki albumu opowieści fotografistów. Jest to druga część takowych opowieści. Pierwsza książka ukazała się w roku 2013. Część druga ukazała się w roku 2015. Część trzecia podobno jest w planach. Tak. Powitajmy. Ja tak zawsze... Czy ja mogę ci przerwać? Tak. Ja chciałam tylko wyjaśnić, bo ty się troszeczkę pomyliłaś, że ta pierwsza część, to ona nie w 2013 wyszła, tylko w 2003. A powiedziałam 13? Aha, to myślałam o trzecim. Niestety rozdział czasowy jest większy. Znaczy myślałam o trzecim, tak, ale powiedziałam 13. Tak. Czyli to, żeby nie wprowadzać państwa w błąd, to ona jest z 2003 roku. Trzeciego roku. A to, ale w ogóle tak, skąd pomysł na taką książkę, taką konwencję? No pomysł może tak, jak to wszystko z życia, czyli z mojej długoletniej pracy dziennikarskiej spotykałam się na swojej drodze z wieloma, że tak powiem, fotografami, fotoreporterami, którzy mnie albo wprowadzali w zawód dziennikarski, albo pomagali mi w moich zajęciach właśnie dziennikarskich w terenie. I zawsze ich dłużyłam z dużym szacunkiem, i ponieważ oni więcej wiedzą niż tylko to pstrykanie. Moim takim guru, przewodnikiem był pan redaktor Edward Węglowski z Dziennika Polskiego. No i tak się zaczęło, potem się zaczęłam przyjaźnić z Marianem Żyłą i wieloma fotografami, jeszcze kolegami moimi w prasie studenckiej, w magazynie studenckim z Jackiem Wcisło, Janem Zychem. I kiedyś tak w latach 90. pomyślałam sobie, że warto by było te opowieści i te fotografie jak gdyby zatrzymać, udokumentować i pokazać to środowisko szerzej. Na pewno mnie w tym utwierdził właśnie pan dyrektor Bajersdorf, dyrektor Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Powiedział, że to jest świetny pomysł. No i dzięki temu ta inspiracja nasza wspólna właściwie zyskała wymiar książki, a nawet nie jednej, tylko drugiej, a być może jeszcze będzie i trzecia. I czwarta może jeszcze. Tak, jeszcze muszę powiedzieć, że dużą rolę tutaj też odegrał redaktor Osuchowski, który był zastępcą naczelnego Gazety Krakowskiej, ponieważ on pierwszy zdecydował się na publikowanie poszczególnych odcinków, które zaczęłam pisać najpierw do Gazety Krakowskiej. No i tam udostępniał mi całą kolumnę, na której mogłam umieścić zdjęcia prezentujące danego fotografika. I takich odcinków chyba było 12 albo 13 w Gazecie Krakowskiej. I jeszcze w ten czas, kiedy gazeta, to było w 96 roku, kiedy Gazeta Krakowska miała swoją redakcję tutaj niedaleko, bo na Warneńczyka. To był taki krótki okres, kiedy mieliśmy siedzibę właśnie tam. No i na tej zasadzie właśnie zaczęłam o tym pisać, myśleć i mówić i rozmawiać właśnie z kolegami fotografami o ich pracy i o tym, jakie mają podejście do swojego zawodu, bo okazuje się, że każdy prezentuje inne podejście i jest to, mimo że jest fotoreporterem, to jeden od drugiego się bardzo wiele różni i ta filozofia fotografii bardzo mnie interesuje i dlatego ta książka jest o tyle ciekawa, że każdy się ujawnia, jak on traktuje swój zawód. I teraz ja może tak, jeszcze takie dwa cytaty. Również miesięcznik Kraków. Wszak celem książki nie jest proste wyliczenie twórców zasługujących na wzmiankę, lecz ukazanie motywacji i metod ekspresji charakterystycznych dla fotografii współczesnej, zarówno reporterskiej, jak i artystycznej. A natomiast tak, do gościa niedzielnego Bogdan Gancarz zapisał takie słowa. Znana krakowska publicystka zaprezentowała dorobek kilkunastu znanych podwawelskich fotografów. Starałam się wyciągnąć z artystycznych szuflad fotografów to, co najciekawsze, powiedziała Ewa Kozakiewicz. Więc takie pytanie. Kiedy fotoreporter, fotograf staje się artystą? To jest właśnie to trudne pytanie. Albo kiedy artysta staje się?
To jest trudno powiedzieć, wydaje mi się, że nie możemy powiedzieć, kiedy ktoś się staje artystą. Mi się wydaje, że z szuflad wyciągamy z tych fotografów artystyczne rzeczy, to gdzieś to w szufladach leżało. To znaczy tak, fotoreporter dokumentuje bieżące życie cały czas, prawda? I imprezy, wydarzenia, ludzi. I czasem są to zdjęcia zwykłe, a czasem się zdarza od czasu do czasu, że takie zdjęcie jest zdjęciem niezwykłym i staje się taką ikoną wydarzenia. I przykładem takiego zdjęcia jest na przykład niepozorne, wydawałoby się, zdjęcie Staszka Markowskiego, trzech chłopaczków, którzy w pierwszej części, którzy niosą flagę i biegną ulicą Nowej Huty. I to jest takie zdjęcie, które tak było strzelone z balkonu na chyba Alei teraz Jana Pawła II, a dawniej to się nazywa Lenina, tak, Aleja Lenina. I to zdjęcie zostało potem wielokrotnie opublikowane i za granicą, i na afiszach, i na plakatach Solidarności. I to jest zdjęcie, które właściwie nie było robione z intencją, o, ja będę robił wielką sztukę. Tylko po prostu on wyszedł na balkon, strzelił zdjęcie, ale to zdjęcie ma taki ładunek emocjonalny i tak jest świetnie skomponowane i tak dobre jakościowo, że ono po prostu każdego zachwyca i bardzo przemawia. W związku z tym nigdy nie wiadomo, kiedy zwykłe zdjęcie stanie się zdjęciem artystycznym. No i nie ma chyba na to odpowiedzi, że ktoś jest odtąd artystą. No właśnie, bo tutaj też takie było, że nie tylko foto, tak, że też... Tak, na przykład mogę się też posłużyć w pierwszej części. Przykładem zdjęciem Krzysztofa i Zofii Komedowej. To zdjęcie też było zrobione tak sobie przez pana Wojciecha Plewińskiego, który po prostu był na tym festiwalu jazzowym na Kalatówkach. No i w sytuacji towarzyskiej zrobił zdjęcie. Facet siedzi na łóżku nad ranem, to była 4 rano i gra, a jego żona tutaj leży i właśnie. I to też jest zdjęcie o wielkiej sile, nie mówiąc o tym, że a teraz wiadomo, państwo ci już obydwoje nie żyją, że jest to wartość tego zdjęcia i dokumentacyjna, ale równocześnie kompozycja, nastrój, klimat tego zdjęcia bardzo przemawia. I na pewno jest to zdjęcie artystyczne. I takich zdjęć, powiedziałabym, w tej pierwszej i w tej drugiej książce jest bardzo dużo, więc trudno powiedzieć. Każdy fotoreporter robi tysiące, setki zdjęć, ale potem jak się temu przygląda sam, to dopiero po latach czasem odkrywa na przykład właśnie, że jakie zdjęcie fantastyczne kiedyś zrobił, albo ktoś inny to zobaczy, wyciąga i po iluś tam latach to zdjęcie zaczyna żyć własnym życiem. Tak mi się wydaje. W materiałach, które dostałam od ciebie, jest takie słowo. Opowieści fotografistów powstały jawnie. To znaczy? Jawnie to znaczy, to znaczy jawnie, czyli publicznie w klubie pod Gruszką. Przez rok, raz w miesiącu spotykam się właśnie z poszczególnymi fotografami i publicznie sobie pokazujemy zdjęcia. Państwo przychodzą, oglądają i są to zdjęcia, które fotoreporter czy fotografik, artysta chce pokazać jako reprezentatywne zdjęcia. Mało tego, chce opowiedzieć o okolicznościach fotografowania danych właśnie zdjęć. I opowiada albo anegdoty, a równocześnie z tego wynika jego filozofia właśnie fotografii, bo ona jest bardzo różna i w ten sposób ta książka druga powstawała, bo pierwsza powstawała na zasadzie moich takich prywatnych spotkań. Czyli mniej jawnie. A ta powstawała bardzo jawnie, chociaż nie ze wszystkimi też publicznie się spotkałam, bo nie było tyle terminów, bo 9 postaci wystąpiło, a jest 14, czyli 5 osób zeznawało, jakby to można powiedzieć, całkiem prywatnie.
chciałam zapytać właśnie o pracę nad książką. Jak wyglądała, no tak szumnie mówiąc, kwerenda, albo i nie szumnie mówiąc, tak, tych materiałów, dobór, pod jakim kątem, jaki klucz był, to znaczy, jaki jest klucz kompozycyjny, bo też jest pewien tak, klucz kompozycyjny. To znaczy druga część jest odwzorowaniem koncepcji pierwszej części, z tym, że tutaj dołożyłam, aby była większa różnorodność właśnie artystów, fotografików, to znaczy członków Związku Artystów Fotografików. I na przykład jest tutaj parę osób, które nie parają się fotoreporterką, ale parają się taką stricte artystyczną fotografią, bo żyją czy zajmują się na co dzień fotografią, na przykład inną, zupełnie innym zawodem są, albo pokrewne zawody, to są grafik, ktoś jest nauczycielem, prawda, ale równocześnie odnosi sukcesy na polu fotografii i to fotografii artystycznej. Takim przykładem jest właśnie Andrzej Pilichowski-Ranio, który był wykładowcą teorii literatury, a równocześnie jest znakomitym grafikiem, zajmuje się edytorstwem książeczek dla dzieci, a cały czas fotografuje i wystawia na znaczących salonach, na przykład w Paryżu, swoje zdjęcia i jest reprezentowany przez galerię w Düsseldorfie na wielu właśnie aukcjach. Jego fotografie są bardzo znane w świecie, chociaż on jest bardzo skromnym człowiekiem i z tej fotografii de facto nie jest to jego główny zawód, ale jest artystą fotografikiem. Jedno zdjęcie tam bodajże musi być obowiązkowo z Krakowa. Tak, to znaczy w tej książce jest tak, jak i w poprzedniej, że każdy pokazuje swoją twarz, czyli jest portret albo autoportret. A czyli tak zwane selfie. Tak, selfie. Ale to nie jest... To nie jest selfie, ale dzisiaj autoportret tak się kojarzy, prawda? To nie tak jest się selfie. Kojarzy. Natomiast pierwsze zdjęcie zaraz właśnie za portretem czy autoportretem jest zdjęciem obowiązkowym, czyli zdjęciem z Krakowa. Chociaż pozostałe zdjęcia czasem tak się składa, ponieważ wszyscy są krakowskimi fotografikami, też są przeważnie z Krakowa, ale to jedyne zdjęcie ma wyrażać jakiś stosunek fotografika do naszego miasta albo do osób tutaj żyjących i być taką wizytówką reprezentatywną dla jego stylu fotografowania albo dla tematyki. I na przykład właśnie w przypadku Adama Gryczyńskiego to jest takie zdjęcie, a może Państwu pokażę. A to będziemy to go jest, oglądać. Tak? No właśnie, to będziemy to oglądać. To będziemy dziękuję Ci bardzo. To jest właśnie zdjęcie Nowej Huty i tutaj jest budynek dawnego kina Świt, który wygląda tak, jak wygląda tutaj, a już w tej chwili zupełnie inaczej wygląda, czyli tu jest taka wielka rola dokumentacyjna też tej książki, dlatego że tu są zdjęcia, kiedy pokazujemy Kraków, który zmienia się na naszych oczach, jak gdyby, czyli coś, co było przed chwilą, znika. I to są albo fajne rzeczy, które znikają, albo to są właśnie nie za bardzo przyjazne, no bo tutaj jest taki miszmasz kapitalistyczny na tej fasadzie, takiej jednolitej stylistycznej, ale socrealistycznej, ale jednak to się zmieniło, prawda? Więc wszystko się zmienia, a zdjęcia, że tak powiem, pozostają. Ale taka jeszcze dygresja. Faktycznie, może w trzeciej części, teraz tak mówię to pół żartem, pół serio, żeby na końcu jednak było to selfie, bo to jednak znak czasu. Tak, bo jak w tamtym tak. roku tu miała Danuta Węgiel, która jest również tak. tutaj spotkanie swoich portrety poetów i spotkaliśmy się tam w prowincji, w nowej prowincji. Ja mówię, chodź też Danusia, takie ci zrobię, jak ze spotkania. Ona... Ale nie pokażesz tego publicznie. Ja mówię, czemu, jak wyjdzie, no co ty z komórki, to co, że przełamać taki ten, nie? Taki no tabu. Tak, no nie wiem, no, jak nie to pokazałam, będzie. Bo się nie zgodziła w końcu, tak, że no, nie wyszło brzydko. Nie wiem, jak to będzie w trzeciej części, ale myślę, że w trzeciej części też pokażemy fotografistów takich zawodowych, bo ta książka ma właśnie za zadanie pokazać, czym się różnią zdjęcia zawodowców od zdjęć fotografów amatorów. Dlatego, że teraz
jest taki zalew tej fotografii i wszyscy robimy zdjęcia, byle jak, byle gdzie, byle by były. Natomiast pytanie jest, co z tego przetrwa i które z tych zdjęć są ważne. I w tym natłoku właśnie chciałam pokazać, że zdjęcia zawodowców różnią się od zdjęć takich amatorskich. No ale selfie też można pokazać jako świadectwo czasu po prostu. Czyli to może podpowiedziałaś coś, może ja sobie selfie zrobię na koniec. Na koniec, tylko nie do lustra. Takie mam jeszcze pytanie, bo wybieramy zdjęcia do książki, zdjęcia dobre. Wiadomo, zdjęcie dobre czasami dotyka pewnych takich dylematów, można powiedzieć, etycznych. Czy je pokazać publicznie, czy je nie pokazać. Czy tak też było w przypadku tej pracy? Były jakieś dyskusyjne zdjęcia? Tak. To znaczy, generalnie wielkich dylematów tu nie było, ale na przykład z Krzysiem Karolczykiem długo zastanawialiśmy się, czy pokazywać zdjęcie pana prezydenta Kaczyńskiego z koniem. I w rezultacie, nie wiem właśnie, czy Karolczyk to na K. To ja poszukam. Zdjęcie z koniem. Koń, to jest zdjęcie, kiedy pan prezydent był z wizytą na Słowacji i tam właśnie Karolczyk pojechał robić reportaż z tej wizyty. Po pierwsze chciałam powiedzieć tak, że Krzyś Karolczyk robi oficjalne zdjęcia jako fotoreporter, bo w tej chwili jest fotoedytorem Gazety Wyborczej, ale jako fotoreporter zawsze robił oficjalne zdjęcia z oficjalnych imprez, nieoficjalne zdjęcia. To znaczy zawsze podpatrywał tam ministra w nietypowej pozie, przecięcie wstęgi i tak dalej. Robił to z dużym poczuciem humoru. I takie zdjęcia Gazeta Wyborcza, co uznać należy za plus, zamieszczała. No i Krzysztof zrobił takie zdjęcie właśnie na Słowacji. Myśmy się zastanawiali dlatego, że w kontekście obecnej sytuacji i tej tragedii smoleńskiej i tak dalej, czy nie jest to zdjęcie w pewnym sensie ośmieszające. I w momencie, kiedy pan prezydent żył, Krzysztof publikował to zdjęcie i ono nie wywoływało żadnych, powiedzmy sobie, kontrowersji. Natomiast teraz zastanawialiśmy się, czy przypadkiem nie będzie to budziło jakichś emocji negatywnych. Ale jak na razie się z tym doszliśmy do wniosku, że niezależnie od tego wszystkiego jest to dokument, a równocześnie jest to zdjęcie charakteryzujące styl pracy Karolczyka, jego pracy. Że on podchodzi do właśnie oficjalnych imprez w sposób niekonwencjonalny. I dlatego to zdjęcie się pojawiło i jak na razie wydaje nam się, że nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń. Proszę Państwa, myślę, że z strony naszej tytułem wstępu tyle. Teraz Państwa po krótkiej przerwie technicznej, odstawieniu krzesła i zgaszeniu światła, czyli za 5 sekund zaproszę do obejrzenia zdjęć i opowieści fotografistów. Właśnie te zdjęcia z teatru pokazujemy w książce, bo jest to specjalizacja pana Korneckiego, który również robi zdjęcia filmowe i telewizyjne oraz wiele portretów aktorów i znanych postaci takich telewizyjnych. Grzegorz Kozakiewicz, prywatnie mój mąż. Grzegorz Kozakiewicz fotografuje wszystko, ale tak. Można powiedzieć, że fotografował cesarzową Japonię, jak tańczyła twista w piwnicy pod baranami, jak również fotografował Ojca Świętego Jana Pawła II podczas pobytu w Krakowie, ale także Szlomo Karlebacha, rabina z Nowego Jorku, który pozwolił kobietom żydowskim tańczyć na bimie, co było przekroczeniem wszelkich reguł. Także fotografuje wszelkie przejawy właśnie życia codziennego w Krakowie i wszystkich ważniejszych ludzi, między innymi
Stevena Spielberga, który tutaj kręcił Listę Schindlera. Bardzo dziękuję za dedykacją. Drugą część, jako że pierwszą posiadam. No właśnie, że za pani posiadam, to proszę do tej dedykacji. Autorka, proszę bardzo. Wykaż się. Czyli to jest twoje, tak? Dziękujemy za uczęszczenie.